Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić survivalową pochodnię, którą też śmiało można wykorzystywać normalnie w obozowisku. Pierwszym elementem, który będziemy potrzebowali do budowy pochodni, będzie gałąź. Najlepiej jak będzie ona świeża albo mokra. Średnica około 5-8 cm będzie wystarczająca. Długość gałęzi oczywiście dobierzemy tak, jak chcemy korzystać z naszej pochodni. Jeśli będziemy chcieli ją trzymać w ręce, to wystarczy taka długość. Jeśli będziemy ją chcieli w obozie zatknąć w ziemię, to przygotujmy coś dłuższego. Jak widzieliście, zebrałem dosyć dużo żywicy, zebrałem też glinę, z której teraz uformuję coś w kształcie miski. Będzie ona stanowiła nasze palenisko. Pochodnia co do zasady jest gotowa. Teraz musimy poczekać, aż nasza glina wyschnie, albo ją trochę ususzyć przy ogniu. Nie mamy czasu, żeby czekać, aż to samo wyschnie. Dlatego od razu bezpośrednio w naszym palenisku rozpalimy ogień. Jak widzicie, nasza pochodnia, mimo to, że jest całkowicie mokra, już daje dużo światła, żywica pali się doskonale. Zaletą takiej pochodni jest to, że nic nie będzie nam kapało z tego naszego paleniska. Żadne materiały łatwopalne nie będą spadały po bokach, czy po prostu od spodu. Możemy ją bezpiecznie chwycić i maszerować. Także na pewno jest to przewaga w porównaniu do takich pochodni, gdzie po prostu wypychamy takie rozszczepienie materiałami łatwopalnymi. Jeśli musicie rozpalić ogień, a podłoże jest zbyt suche lub bardzo organiczne, to lepiej właśnie z gliny wyłożyć palenisko i w ten sposób bezpiecznie rozpalić ogień w lesie. Ja spokojnie poczekam, aż ta pochodnia całkowicie się wysuszy. Zapraszam Was na naszą stronę buszcraftowy.pl, zapraszam do sklepu, zapraszam na bloga, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia. Thank you.